Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. No to dobrze, wielka ulga pana, bo podejrzewam, że był taki duży stres, duża odpowiedzialność za ten występ po kontuzji, jakie emocje, jakie wnioski? Raczej stresu nie było. Na luźnie podszedłem do meczu i cały czas byłem zaangażowany przed meczem. Miałem co robić, obowiązki jakieś tam sprzętowe i... No i co? Dopiero wracam, tak? Chłopacy mają trochę już meczy za sobą. Okej, no nie jest to łatwe, tak, wracać po takim okresie, kiedy chłopcy już odjechali, mnóstwo meczy mają za sobą. Ale jest okej, sprzęt jedzie, jeszcze troszeczkę trzeba potrenować i na pewno z kolejnym meczem już będzie jeszcze ciekawiej. Czuje pan brak takiego objeżdżenia, że tych startów, mimo tych treningów, które miały miejsce w Zielonej Górze, jednak jest za mało? Nie powiem do końca, ponieważ mecz to zawsze też jest co innego jak trening, tak? W meczu jadą wszyscy czterech zawodników mocnych, a na treningach to się zawsze trenuje no, w dwóch, w trzech, tak, maksymalnie i nigdy się nie jedzie po cztery okrążenia, tak? Zawsze się jedzie po dwa, dwa, start dwa, start dwa i co, no... Na pewno wszystko wróci do normy z każdym kolejnym meczem, tak? Mamy przed sobą też no, niełatwego rywala w kolejnym meczu. No cóż, trzeba się szykować pozytywnie i będzie wszystko ok. A słówko o meczu? Ostrów tak do połowy zawodu właściwie no, bardzo mocno was chyba postraszył. Nigdy nie można niedooceniać tak rywala. No, wczoraj pokazali to, że wygrali w domu z Bydgoszczą, także mocni są. Są nazwiska, tak? Którzy jadą i... Trzeba się skupiać mocno.